Witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dużo ostrzeżeń, alarmy, alerty pogodowe, głównie dla północnej części Polski, ponieważ w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach będzie bardzo mocno wiało. Układ baryczny niskiego ciśnienia wraz z frontem, najpierw ciepłym, później chłodnym frontem atmosferycznym nad Polską, bardzo gęsto ułożone obok siebie izobary, więc silne porywy wiatru na północy. Dzisiaj nad morzem wiatr w porywach do 110 km na godzinę. Taka pogoda jest niebezpieczna, proszę Państwa, ale w pozostałych miejscach będzie wiało również bardzo mocno, na nizinach do 80 km na godzinę, partie szczytowe gór to wiatr powyżej 100 km na godzinę. W nocy na termometrach od 1 do 6 stopni ta najwyższa temperatura na zachodzie. Spodziewane są opady deszczu, a w północno-wschodniej części Polski deszczu ze śniegiem. Dzień przyniesie nam drobne przejaśnienia i rozpogodzenia na północy, północnym wschodzie, a w centralnej, zachodniej, południowej, południowo-wschodniej części kraju niestety należy spodziewać się pochmurnej i cały czas wietrznej pogody. Będzie padał deszcz, temperatura od 7 do 11 stopni, ta najwyższa w zachodniej części Polski i nadal silne porywy wiatru nad morzem, nad Bałtykiem, na Pomorzu dokładnie do 100 km na godzinę, na południu w centrum do 70-80. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, biometr niekorzystny. Kolejne dni również pochmurne, deszczowe i ciepłe, ale temperatura odczuwalna będzie trochę niższa niż ta, którą prognozujemy, ponieważ będzie w powietrzu dużo wilgoci, ten wiatr również będzie potęgował uczucie chłodu. Od 4 do 10 stopni prognoza na niedzielę i w poniedziałek od 3 do 9. Sponsorem programu